Tabaj taki bardzo naładowany. Dobitka bramka, Arka prowadzi 1-0. To jest właśnie to, mimo tego, że strzał był niecelny. Przytuła. Przytuła. Troszeczkę nawet przypadkowo, bo myślę, było to bardziej uderzenie łydką, czy niekoniecznie czysto stopą, ale piłka wtoczyła. Skrzyński. O, niebezpieczna zabawa z piłką, jest 2-0. Bartosz Ława wykorzystał indywidualny błąd Łukasza Skrzyńskiego, jest 2-0. Głównym powodem jego przeprowadzki z Bełchatowa. Dziedzic, lobuje Cabaya i gol! Chyba gol, tak jest, sędzia uznaje tę bramkę. Piłka została bardzo wysoko odkopnięta przez Cabaya. Zobaczmy. Jak najbardziej, myślę tutaj na pewno, jeżeli zawodnik jest szybki, to duży atut w dzisiejszej piłce i oby go to skutecznie i dobrze wykorzystywał na boisku, bo samo bieganie szybkie to nie wszystko. Skuteczność też jest niemały atut, ten na razie Tomasz po stronie Arki. Tomasz Sokołowski. Ława, przytuła, decyduje się na strzał i trafia po raz drugi. On rozpoczął strzelanie w tym meczu i teraz trafia po raz kolejny. W 11 minucie na trzecią bramkę strzela, przytuła. Wszystko przytuła.